Zarządu w sprawie przyjęcia na członka Komisji Rozwoju Innowacji Rady Dzielnicy Trzeciej Broni Czerwonej. W paragrafie pierwszym przyjmuje się pana Dominika Jaśkowca na członka Komisji Rozwoju Innowacji Rady Dzielnicy Trzeciej Broni Czerwonej. Paragraf drugi, uchwała podjęcie w dniu przyjęcia. Otwieram dyskusję. Ja mam rację. A jest pan radny Jaśkowiec? Pana radnego Jaśkowca, pan radny Jaśkowiec, odesłał do wszystkich radnych, jak państwo pamiętacie, poza szanownym radnym Kaszynkiem, który nie ma konta mailowego. Wszyscy radni otrzymali informację od pana radnego, że tutaj składa chęć uczestniczenia w pracy Komisji Innowacji i tutaj zarząd realizuje tą prośbę. Proszę bardzo, pan radny Rakowicz. Mamy na piśmie tą zgodę. Ja pytam ze względów formalnych, bo komisja... Na dobrze jest. Proszę? Tak. Możemy sobie robić jaja. Nie widzę w tym najmniejszego problemu, ale za chwilę się okaże, że popełniliśmy jakiś błąd formalny, bo już kiedyś tak było, że brakło jednego podpisu, podjęliśmy uchwałę i potem się gęsto tłumaczyłem przed biurem, dlatego pytam. Ponieważ nie ma radnego miasta Dominika Jaśkowca tutaj, żeby na sesji Rady Dzielnicy, a nie w prywatnej korespondencji składał deklarację formalną. Chodzi mi tylko i wyłącznie o kwestie formalne. Ja wiem, że Dominik chce przystąpić do komisji, bo rozmawialiśmy na ten temat jakiś czas temu i to ja o tym doskonale wiem. Chodzi mi tylko i wyłącznie o suchą, formalną stronę z uwagi na nieobecność Dominika. Czy jest po prostu jakikolwiek papier, nie wiecie o co mówię. Law Kraków, to możemy już tak pracować w czoło. Ja wiem, tylko chodzi mi o to, żeby za chwilę się gdzieś biurokracji naszej u góry, u naszych starszych braci nie pokazało, że brakuje nam świstka do uchwały. To też prawda. Tylko o to mi chodzi. Natomiast los komisji oczywiście leży mi na sercu. No, ja ubolewam, że nie mogę w niej pracować. Spadło na tak, nie mogę. Jak widzicie, na to nie go. Nie mam nie zgoda formalna, tylko o to. Ale nic innego. Zresztą nie możemy przetrwać podpisu. Chyba się na państwo drodzy, nie. Jest wyrażona zgoda, poparcie pana Jaśkowca. Jak pan... Ja to wiem, bo ja rozmawiam z Dominikiem. Tylko uciekłam. Zamykam dyskusję. Są jeszcze jakieś głosy. Ale to jest ważne. Mamy to pana powierzyć, czy nie? Pan Dominik Jaśkowiec spotkał się z członkami zarządu i poprosił o przedstawienie takich informacji o uczestnictwo w pracach Komisji Innowacji i Rozwoju. Nie oczekiwaliśmy podpisu, wystarczyło słowna zgoda od pana Jaśkowca. No nie, bo jak każdy inny radny komisji, to musi napisać. Nie, albo osobiście na sesji. Pamiętajcie, rada działa na sesji. O to mi chodzi. Jak najbardziej. Oświadczenie woli Dominika złożone jak najbardziej jest ważne i cenne, ale od strony formalnej może braknąć. No, o to mi tylko chodzi. Dobrze. To może ja mam prośbę w takim razie, że to nam nie załatwi temat. Dobrze, wycofamy ten wniosek, wycofuję jako projekt zarządu na następną sesję. Przedstawimy z podpisem, dokumentem tutaj. Pan radny Jaśkowiec, tak jak mówię, był na zarządzie wcześniejszym, tym prosił o taki projekt. A Dominik się podpisał pod wnioskiem? Przepraszam, nie podpisał się pod wnioskiem. Była taka prośba, w niczym to nie przeszkadza. Podejmiemy na najbliższej sesji, jeszcze chciałem państwu, Wolnik Wioska też podał, że będziemy tą sesję robić 14 października, z różnych powodów też bym chciał to wyjaśnić. A ten projekt uchwały, druk nr 477, zarząd wycofuje spod obrad. Ale poczekaj, bo to jest zarząd wycofał druk 477 spod obrad, zostanie na następną sesję wprowadzony.